Prezydent i premier udali się dziś do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej wzięli udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 25 lat temu Polska wstąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spotykamy się po to, by w ten symboliczny sposób porozmawiać o strategicznych wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed bezpieczeństwem Polski w aspekcie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc w znaczeniu naszych więzi euroatlantyckich i sojuszniczych. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że przez te wszystkie lata Polska wielokrotnie udowodniła, że jest odpowiedzialnym członkiem NATO. Nasi żołnierze ramię w ramię walczyli z żołnierzami Stanów Zjednoczonych i innych armii sojuszniczych, m.in. w Iraku czy Afganistanie. Dziś, razem z innymi państwami paktu, wspiera Ukrainę, która broni się przed rosyjską agresją. Nie ma żadnych wątpliwości, że imperializm rosyjski jest, jest faktem i jest groźny. Państwa członkowskie NATO na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego zobowiązane są do ciągłego utrzymywania i rozwoju własnych zdolności obronnych. Na ten cel powinny wydawać co najmniej 2% swojego PKB. Polska, która obecnie na obronność przeznacza najwięcej, bo przeszło 4% PKB, uważa, że ta dolna granica powinna wynosić co najmniej 3%. Z takim postulatem prezydent Andrzej Duda udał się dziś do USA. Liczy, że ten pomysł zyska poparcie. Że to będzie ta granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wraz z rządem premiera Donalda Tuska przystąpi do prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Wyraził nadzieję, że dokument będzie gotowy przed trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. O gotowości do współpracy zapewnił szef rządu. Z prezydentem Andrzejem Dudą różnie się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem, nie tylko w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. W trakcie wizyty. W Stanach Zjednoczonych prezydent i premier, jak mówi poseł Polski 2050 Michał Kobosko, spotkać się mają z kongresmenami Izby Reprezentantów, republikanami, którzy blokują kolejny pakiet finansowy m.in. dla Ukrainy. To udzielenie wsparcia, te dziesiątki miliardów dolarów ze strony amerykańskiej, dzisiaj są konieczne żeby Ukraina miała czym się bronić. Bo jak dodaje, porażka militarna Ukrainy to realne zagrożenie dla całego Zachodu. Wizyta prezydenta i premiera w USA ma wymiar nie tylko symboliczny, ale i faktyczny, wskazuje wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Ona pokazuje, że ponad podziałami, niezależnie od tego Jaka formacja w Polsce rządzi? Mamy jednoznaczne stanowisko wobec Rosji i Ukrainy. O to, by Polska nie podejmowała decyzji, które doprowadziłyby do eskalacji konfliktu i wciągnięcia Polski w nie swoją wojnę, apelują środowiska polonijne w USA. Przypomina politolog dr Mirosław Chabowski. Jestem ciekawy, czy przywódcy państwa polskiego znajdą czas na rozmowy z tymi działaczami polonijnymi, którzy takie stanowisko zajęli. Wśród tematów rozmów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi z pewnością nie zabraknie tego dotyczącego współpracy zbrojeniowej, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Polska jednak tutaj kupuje dużo tego sprzętu właśnie w ramach polityki odstraszania, odpychania Rosji. W agendzie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA oprócz Waszyngtonu jest również Georgia, gdzie rozmawiać ma m.in. o bezpieczeństwie energetycznym. Stamtąd pochodzi firma Westinghouse, która w Polsce będzie będzie budować elektrownię atomową. Polski prezydent w czwartek ze Stanów Zjednoczonych uda się do Brukseli, tam spotka się z sekretarzem generalnym NATO.